Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15, a to jest gra Construction Simulator 2015. Nowa gra, typowa pod buba budowniczego, jeśli ktoś pamięta, ale no trzeba coś zburzyć i trzeba coś zbudować, czyli trzeba się pobawić w coś innego. Nowy symulator, typowo ciekawy, tak? Dopiero 2 minuty grałem w tą grę, więc też będę wam pokazywał od zera, jak w tą grę grać. I sam się też będę uczył niej, więc od razu chciałbym pokazać siedzibę mojej firmy. Duża to może ona nie jest, ale mam jakąś koparkę bardziej tam w oddali. Tutaj mam ciężarówkę białą, ciężarówkę białą, mana, i też taki bardziej coś do skrzyń, taki bardziej hakowiec na skrzynie, też mana. No i jakby to powiedzieć, przechodzę tą wstępną, chyba samouczek można tak nazwać, co nie? Co mam zrobić? Niby miałem wsiąść do tego mana. Dobra, no wsiadam, no i co? Dobra, odpalamy giganta. Wyjeżdżamy i chyba po tą skrzynię mam jechać, tak mi się zdaje. W ogóle może sobie zmienię kamerę na... O, kamerę w środku. Ale gruło. Naprawdę, po raz pierwszy gram w tą grę i jestem taki trochę zaskoczony, jak to w ogóle grać. Przypiszczałem hamulcami. Teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie ja mam jechać? Coś takiego jak kierunkowskaz. Chyba nie. Może jest. Ale to kiedyś dojdziemy na pewno. I podstawa, no piszcie, czy chcecie dalej tą grę, czy nie. Będzie też single, multiplayer. Ty, to był modus! To był Reno modus, kurde. Nie mam takiego na podwórku, więc wiem, o co kaman. Ale serialnie. Kurde, ładne, odzorowane rzeczy. No dobra, ale takie pytanie za 100 punktów. Gdzie ja mam jechać? Tutaj byłem. Wiem, że stąd ruszałem. Też stąd wrócę tutaj. Tu będziecie zaczynać całą zabawę. Więc tu jedziemy. Dalej, dobra. Tą grę oczywiście ukazał mi Miki. Hamuj. Więc będziemy pewnie grali razem w MP też. Nie, serio, ten modusik tak fruwa. Przejechaliśmy tą najgłówną trasę. Są kierunkowskazy, dobra, będę musiał ogarnąć się na jakiej klawie są kierunkowskazy. O Jezus! A bym się pierdolnął. No dobra, może do tego Jula trzeba podjechać. A, fajnie on biega w ogóle. Wsiądź do wywrotka ze tym wanną skrzynią, to ja wiem, no ale dobra, co dalej? Pobiegamy sobie zobaczyć, co tu ciekawego jest w ogóle. Jakieś silosy. Porozmawiaj z HP. Oto siedziba naszej firmy. Mała, ale przytulna. Na początek wystarczy. Niedaleko stoi nasz tabor. Jeżeli ktoś jest budowniczy, to wie, o co chodzi. Tabor. Dobra, omijmy to. Mamy dwie ciężarówki, małą koparkę, przyczepę, którą możemy ją dowieźć na plac. Budowy. Pokażę ci najpóźniej, jak działa każdy z tych pojazdów. Aż mnie nosi z emocji, od czego zaczniemy. Ja bym tak nigdy nie powiedział. Zlecono nam przygotowanie systemu do prowadzenia wody do cysterny. Potrzebujemy do tego małej koparki. Ta maszyna nie może poruszać się samodzielnie po drabie, więc zabierzemy ją na plac na przyczepie. Przejdź do niej ostrożnie. Podjedź do niej ostrożnie ciężarówką. Potrzebujemy, kiedy już odpowiednio się ustawisz. Dobrze, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mamy odpowiednie ubezpieczenie, prawda? Dobra, dobra. Nie będę tego czytał.
Może jedno przeczytam? Nie. Trzymaj do mnie kciuki. Aha, wsiąść do białej cinzarowy. Biegnę. Polej. Polił. Nie, dopiero wsiadł. No i co teraz? Zmień widok. Może jakoś ten? Dobra, ale przecież... że tak się zapytam. Dobra, mam życie, tu gdzieś chyba trzeba jechać po coś. Chęć tutaj. Brawo. O, czerwone światła nawet są. Hale beka. Zostajemy na światek, to może. Dobra, omijmy te kierunkowskazy, bo mnie zaczyna to drażnić. A, to jest las budowy. Jakiś żul stoi tutaj. Jest git. Ale my się jeszcze cofniemy. O, ładnie. Czekajcie. Jedzie coś ze mną? Nie. F1. Tu jest pomoc tak ogólnie, tylko tak sprawdzam sobie. Kierunkowskazy są tu coś takiego. Ha, V. Backspace. Chyba nie ma coś takiego jak kierunkowskazy, no ale dobra, omijmy to. Jedziemy, zobaczymy. Ale już mi tu stanął akurat prosto w moim miejsce. Nie wiem, co niby mam, żeby podjechać, mam niby pod to, tak. No. Ja mam ten wózek, jakiś wózeczek, kurwa. A, tu mam wózek. I'm sorry wszystkim. Tak, kurwa, tak coś mi tu się w ogóle nie podobała ta sprawa. Że jak mam go zapakować na taką dużą tom. Powinno się, kurde, jakieś pomocy być na początek. Czy podświetlać się coś powinno, czy coś, co mam podłączyć, a właśnie przyłącz. Zanim odjedziesz, musisz schować podpory przyczepy. Lewy shift plus Q. Jestem podpory, chciałbym je widzieć. A, tu. A, schowało się kółeczko. Dziękuję. Jedzie wózek. Grubo, już mi się ta gra zaczyna bardzo podobać. Zmienię to może. Nie, kamera może nie będę spiegał. Coś tu muszę zapakować. Teraz cofaj, bądź mądry i wycofaj teraz do tego. Nawet umiem cofać ciężarówką. Widać, że mam trochę, by to powiedzieć, wtyki w ETS-ie. Nie no, po prostu bajecznie to zaczyna się robić. Powoli trzeba będzie się wgrywać. Aha. No i... I co teraz? Może jakoś mogę jakoś wjechać. Ty.
Ale beka. Trochę przesadziłem. Jak ty chodź do przodu? Kuje? Ale nie, no bekowo. Dobra. Grubo. Gościu. Uważaj, żebyś tu łeb nie stracił. Jedziemy na plac budowy. W gameplayu naprawdę pokażemy, jak dojechać na plac budowy, na pewno. Ale ciągniesz. No dawaj, malina. Kurwa, jakie to ciężkie jest. No niewiarygodny, że on tak wolno jechał, czy też. O, odlokował się wreszcie. O nie, bo nikt nie idzie. Tak ogólnie, to co mam jechać naokoło. Nie mogę wyjechać prosto. Może tak. O. Ale idzie bokiem. Nie wiem, czemu ten wózek idzie bokiem. Dobra, omijmy to. W trakcie kolejnego na pewno gameplaya obcykam wszystko, co, gdzie i jak. Na razie to. Jest nawet fajnie. Zaskakująco fajnie, jak na taki gameplay. Naprawdę, jeżeli tak wolno idzie, to jeszcze idzie bokiem, trochę mało realne, ale może to tak jakoś coś tam trzeba kliknąć, może coś tam trzeba blokować. Obciążenie z przodu dać czy coś, nie wnikam. Jadę dużym samochodem i pragnę, by nikt tędy nie jechał. Dobra, niestety muszę zahamować. Sprawdzamy sobie kamerki. Jakie mamy? Sprawdzamy sobie, co też tutaj mamy pod klawiszami różnymi. O, leżem. Wiem, że stałem w dość nietypowym miejscu, ale... A, zabezpiecz ładunek. A, widzicie. I teraz dopiero... O, mogę. Odbezpiecz ładunek. Wsiadłem jako kierowca. Może teraz... A, i teraz frunie. Sorry, ale muszę jechać. Renuwa, przepuść mnie. No mają. Tak to wolno idzie i tak, ale... Jesteśmy na miejscu, co zaprzeczamy między czterema pomarańczowymi słupkami. Przyjeźdź do mnie, dobra, 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 dobra. Podejdź do mnie, o. Podejdź. Je pierdziele, czyli... Naprawdę, za słaby jest ten man, żeby włazić to gówno. Ja nie wiem, szybciej pojeździł. Samym. No ale dobra, 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 lecim bokiem, lecim bokiem, lecim, lecim, lecim bokiem. Lecim bokiem. Oj, nawet nie tretowałem tego. Jakoś to się tam odbezpieczało, tylko już nie pamiętam. Ale
Shift. Oho. Ładnie. Lecieć maleńko. Chciałem wysiąść, to wsiadam. Haha, zbieg szczepotki. Porozmawiaj z tym Jośkiem. Jak dotąd idzie ci bardzo dobrze, cieszę się oczywiście. Nie jestem żółty dziobem, proszę cię. Weź się nie ośmieszaj się. Teraz powoli Mr. Domo 15. Hahaha. Dobłe, co nie? Powiedział do mnie po imieniu. Jakbym je znał, chyba z YouTube'a. Rozładuję właśnie koparkę i za chwilę wyjaśnię ci, jak należy ją obsługiwać. Etap zakończony. Rozładował mi koparę. To luj. No nie wiem, właśnie ogólne podstawy to już chyba znacie. Gdzie jest firma? I gdzie jest pierwsze zlecenie w trybie single player? I chyba resztę opowiem wam w kolejnym odcinku, bo jeśli miałbym wszystko w tym jednym, to byłby chyba gdzieś 40-minutowy. A tego ja bym nie chciał i wy chyba też nie. Chociaż może jeszcze wyjdziemy do tej kopareczki na koniec. Teraz przyjadę się do mojego gąsienica. Ciężarówki masz do mojego dwóch gąsienic. Dobra, dobra. Logiczne. Jak się obsługuje łopatę? Wodowcy. Nazywają to czerpakiem. Żeby wykonać kanał, musisz przełączyć maszynę na tryb jazdy. Tryb pracy. Dobra, dobra, dobra. Kanał. Tab. Sprawdzimy jeszcze pomoc. Nawet bajeranckie. Widzicie, że to trochę trzeba popatrzeć, jak to co się robi. Stanąłem bokiem. Jakbym grał w World of Tanks. Nie, przesadzajmy. W ogóle tak się skupiam na tej grze, że mało mówię w ogóle. Dobłe. Może tak więcej by łapała ta łopata, co? No, już mi się to zaczyna podobać. Wiem, że to trzeba do tego, tej skrzyni, ale chcę pokazać w ogóle, jak to działa. Bawimy się na WASD. Tylko. I na strzałeczkę.
Dobra, nie będę się dopieprzył, bo tego nie trzeba się pobawić dłużej. Myślę, że w kolejnym gameplayu albo będziesz w multiplayery, albo jeszcze nie. Jeszcze będziemy się bawić. Myślę, że już więcej wam to nie będę pokazał. O, sam raz, przekopa jeszcze to i super. Jeszcze na koniec pokażę wam, jaką głęboką dziurę mogę tam wejść. Mogę wejść. Prawie, że do pasa. Pod jądra, no. O, ale ty to masz skok! Ty na skoki narciarskie przydałbyś się. A nie na... tego typu zabawy w budownictwie. Jest fajnie. Nie każdemu na pewno się spodoba takie coś. Ale myślę, że... będzie dobrze. Chcecie więcej? Łapkujcie, subujcie, komentujcie i czekajcie na kolejne filmy z FS-a, na przykład z ETS-a, Outlast'a, FIFA World. No i jeżeli wam się też spodoba, to właśnie z tej oto gry. A tak to dziękuję, na razie, pa pa.